Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki Koci Zaułek, Marzenie Oli od wydawnictwa Wilka. Jest to trzeci tom z serii Koci Zaułek. I każdy tom opowiada o innej dziewczynce z czterech przyjaciółek, których ta seria między innymi dotyczy. Dziewczynki są wolontariuszkami w fundacji, która zajmuje się adopcją kot. I w tej części fundacja zostaje zalana przez wodę. Pękła tam niestety rura i dziewczyny nie zostawiły fundacji bez pomocy, zaopiekowały się kotami. W międzyczasie, jak głosi tytuł Marzenie Oli, Ola zapragnie dostać się na warsztaty taneczne. Bardzo o tym marzy, ale zarazem zmaga się z ogromną tremą. Dziewczynka będzie tutaj musiała pokonać to, czego, no jakby nie patrzeć, troszkę się jednak boi, stawić czoła temu lękowi, przerażeniu, no i spróbuje tutaj swoich sił. Oczywiście przyjaciółki będą ją w tym wszystkim wspierać. Jest to zdecydowanie książka opowiadająca o przyjaźni. Bardzo przyjemnie się ją czyta. Musimy sięgnąć po dwie poprzednie części Kociego Zaułku, ponieważ nie znamy ich, ale w niczym nam to nie przeszkadza, bo tak jak już wspominałam, w każdym tomie inna z czterech dziewczyn jest jakby tak główną bohaterką, o innej jest opowieść. Tutaj właśnie o Oli, także myślę, że spokojnie można je czytać niezależnie, ale my oczywiście sięgniemy również po poprzednie części. Gdzieniegdzie mamy tutaj ilustracje, jak możecie zobaczyć, tutaj kotki nam wyglądają ze stron, także bardzo fajny klimat. A więcej o książce przeczytacie na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.